20 lipca 1951 roku w Legnicy urodziła się Anna Dymna, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Od początku swojej kariery związana z Narodowym Starym Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, pedagog krakowskiej PWST, działaczka społeczna i założycielka Fundacji Mimo Wszystko. Artystka w 2002 roku zainicjowała odbywający się w niedzielne przedpołudnia w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego Krakowski Salon Poezji. Jest również prowadzącą na antenie TVP2 cyklu rozmów Anna Dymna Spotkajmy się. Bohaterami programu są najczęściej osoby niepełnosprawne i ciężko chore. W zbiorach teatralnych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przechowywany jest portret Anny Dymnej autorstwa Tomasza Chapki. Obraz prezentuje aktorkę w roli pani Dyndalskiej ze sztuki Damy i Huzary w reżyserii Kazimierza Kuca, która swoją premierę miała 16 grudnia 2001 roku na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Twarz portretowanej jest oświetlona równomiernie. Ubrana jest ona w czerwoną suknię z głębokim dekoltem. Jej czarne, długie włosy opadają na prawe ramię. Dymna debiutowała na deskach teatralnych już w trakcie studiów rolą Isi i Chochoła w Weselu w reżyserii Lidii Zamkow. Na scenie Starego Teatru artystka pojawiła się po raz pierwszy jako Kasia w Królu Mięsopuście w reżyserii Bogdana Hussakowskiego w 1970 roku. Jej filmowy debiut miał miejsce w obrazie 150 na godzinę w reżyserii Wandy Jakubowskiej. W pamięci widzów najmocniej zapisała się jednak swoimi późniejszymi rolami w serialach telewizyjnych Janosik i Droga, a przede wszystkim we wciąż niezwykle popularnym cyklu komediowym w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Wiele wybitnych kreacji przyniosła jej współpraca z teatrem telewizji. Zarówno w filmach obyczajowych, komediach, jak i rolach teatralnych Dymna potrafi wyjść poza schematy, kreując zdecydowane i dynamiczne bohaterki. Na scenie macierzystego teatru można ją obecnie oglądać w spektaklach w reżyserii Jana Klaty, Marcina Libery i Konstantina Bogomołowa. W tych pulsujących współczesnością kreacjach aktorka zdobywa zaufanie kolejnych pokoleń widzów swoją naturalnością, sceniczną charyzmą i brakiem artystycznej egzaltacji.